Skoro już państwo zostali, te wszystkie trzy osoby, które zostały, to dla nich by teraz będziemy mówić. To teraz mogę ja zacząć? Tak. Czy pani Beata Mazurek to jest twoja rodzina? Na szczęście zbieżność nazwisk jest tutaj przypadkowa. Nie musiałeś użyć słowa na szczęście, bo to oznacza... Chodziło mi o to, że pani... rodzaj relacji. Chodzi mi o to, że pani rzecznik, że pani poseł Mazurek z tego powodu jest szczęśliwa. Dobrze, bo chciałem użyć tej postaci. Znaczy... pewnej postaci podobnej do pani. Nie chciałbyś mi zaszkodzić. Bardzo się cieszę. Nie, no masz swoją tutaj chyba dosyć dobrą pracę. Nie chciałem ci zaszkodzić, bo chciałem użyć postaci podobnej do pani Beaty. No dobrze, ale nie odpowiedziałeś na pytanie. Na pytanie o oszczędzanie czy nieoszczędzanie pana prezydenta. Pan prezydent u ciebie jest petentem, który jest, no co tu kryć, no jest pomiatany przez wszystkich. Trochę tak jest, ale... mam nadzieję, że jego żona się wstawi za nim. Nie wiem, co będzie dalej, bo myślę sobie, że ja robię serial, ale ta polityka też jest serialem. Zobaczymy, jak ta postać się rozwinie. W dobrym filmie następuje zawsze przemiana, prawda, głównego bohatera, więc niewykluczone, że to także taki motyw się... w polityce pan prezydent się przemieni? Zostawmy na chwileczkę ucho prezesa, bo chciałem cię spytać, mówiłeś o Ryszardzie Petru, o Grzegorzu Schetynie, do którego nie można się przyczepić, a no, za granicą... Ciężko, chciałbym. No. No dobrze, a za granicą są politycy. Nie, no pojawiła się cudowna postać, Donald Trump, to myślę, że będziemy mieli naprawdę z niego pociechę. Pod warunkiem, że nie będzie wojny atomowej oczywiście, bo... nie będziemy mieli. To średnio. Natomiast tak, to... Moim zdaniem wy przetrwacie i będziecie sami sobie robili te skacze. Natomiast to rzeczywiście jest postać, która no, na dzień dobry wyrazica choćby przez sam wygląd. Cieszy mnie to także nasz Mikołaj, czyli tutaj postać Mariusza. Mariusz jest strasznie do niego podobny i cieszę na to, jak go gdzieś wykorzystam. Czy ale, to wiesz, ale właśnie rozmawialiśmy o tym, że Mikołaj Cieślak, czyli serialowy Mariusz, jest no, podobny do każdego. Tak, to jest jego umiejętność, a także cecha charakteru. Prawie, chyba. Prawie cała reszta to zresztą aktorzy z kabaretu Na koniec świata, oprócz Izy Dąbrowskiej, czyli pani Basi. Panem prezydentem jest, zdaje się, Paweł Kościk, tak? Tak jest. No Stanki jest synem pani Basi. Mam nadzieję, że się będzie pojawiał częściej. Bo nie wiem, czy prawdziwa pani Basia ma... Nie, ale to nieważne teraz. Takiego syna Łobuza, bo będzie jeszcze jego córeczka, jej. Jej córeczka. Kto będzie? No i córeczka, dziewczynka jakaś kochana, jedyna. Chyba dobra, jednoznacznie pozytywna. Robert Majewski się pojawił, zdaje się, jeśli się nie mylę, tak, w serialu. Także kabaret Na koniec świata. Tam jest jeszcze paru aktorów, powinien się powyciągać. W kontekście zbliżającej się wojny atomowej to naprawdę dobra nazwa, tak, ale rzeczywiście to jest wielka przyjemność i radość, żeby sięgnąć po aktorów właśnie też nie tego pierwszego planu, tylko znakomitych, naprawdę wspaniałych aktorów, którzy w publicznej no, wyobraźni nie istnieją, a powinni, bo są znakomici. Twój serial o Donaldzie Tusku skończył się w zasadzie tak, wspólnym spotkaniem z nim. Myślisz, że prezes zaprosi cię na herbatę? No nasz serial z panem Tuskiem skończył się naprawdę jak taka piękna amerykańska produkcja, że odjechał tam do lepszego, szczęśliwszego świata i mogę się i nie były to za światy. A tutaj nie wiem, jesteśmy na, no, na samym początku. No, padają według oskarżenia, że ja ocieplam ten wizerunek i wobec tego ci, którzy kibicowali tej produkcji na początku, teraz się zastanawiałem właśnie, czemu to wszystko służy. No raczej nie sądzę, żebyś ocieplał wizerunek. Mam wrażenie, że nie, że tam ocieplanie nie jest. Natomiast rzeczywiście nie jest to, co, że zacytuję takie pojęcie, które robiło wcześniej furorę, nie jest to przemysł pogardy. Jako człowiek, który wcześniej wyśmiewał się z Tuska, no masz pewne prawo do tego, by teraz kpić z Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli Robert Mazurek jest dla kogoś autorytetem, to chcę powtórzyć słowa, że według niego nie ocieplam wizerunku prezesa. Bardzo mi Robert Mazurek nie jest dla nikogo autorytetem. Porozmawiamy o Robercie Górskim. Robercie, oglądasz Fakty i oglądasz Wiadomości. Jak wyglądają te dwa światy? Z rzadka oglądam. Włączyłem sobie rzeczywiście ostatnio Wiadomości, żeby popatrzeć, jak potraktują orkiestrę Świątecznej Pomocy. No to było oczywiście dosyć zabawne, bo połowa tej relacji była poświęcona skokom narciarskim w Wiśle, które według Wiadomości skaczą, no. Najdalej skoczył prezydent Duda. Dalej niż stoki wszyscy razem wzięci. To bardzo, bardzo pocieszne.
fakty też oglądam, ale z rzadka. Ale wiesz, chociaż... wiesz, że jeśli chodzi o relacje sportowe i polityków, to jest zawsze źle. Bo jak się prezes, będąc premierem, nie pojawiał gdzieś, to z niego szydzono, że się nie interesuje sportem. Jak prezydent pojawia się wszędzie, to szydzą, że się pojawia. No tak, to prawda. Natomiast no, zgadzam się z ministrem Glińskim, ministrem kultury, że wiadomości to jest prymitywna propaganda. Kto jak to, to on się chyba na tym zna, więc miałem wątpliwości, ale on je rozwiał. Natomiast ten fakty to jest symetria, tak w drugą stronę, tylko ciut chyba, czy lepiej profesjonalnie zrobiona, tak? Bo... No tak, ale tak naprawdę to jest nieprawdopodobne, bo ten dobór wydarzeń, przedstawiających, jak powiedziałeś, symetrycznie, ja się z tym zgadzam, w faktach i wiadomościach jest taki, że one nie przystają do siebie. I to jest chyba coś całkiem serio. Te światy się kompletnie rozjechały. No tak, ale co mam robić ja i myślę wielu ludzi, te sieroty popisowskie, co one mają oglądać, z czego czerpać wiedzę? No możemy tylko sobie zastanawiać się, czy orkiestra Świąteczna Wielkiej Pomocy zagrała w każdym mieszkaniu w Polsce, czy nie zagrała w żadnym, bo są dwie różne wersje. No tak, no więc rzeczywiście to nonsens. Słuchaj, dobrze, a rozmawialiśmy trochę o przyszłości ucha prezesa i chciałbym na koniec wrócić do przyszłości, bo kto robi w tej chwili? Scenariusz piszesz ty, a kto to robi? Ekipa, skąd masz na to pieniądze, ekipę i tak dalej? Po pierwsze chciałem tutaj docenić rolę mojego kolegi znakomitego Mikołaja Mariusza, który jest współtwórcą tego, mimo że ja piszę scenariusz, to jego energia wypełnia ten program i on dba o dobór aktorów, który moim zdaniem jest znakomity. Bardzo dobry, tak. Chciałem tę postać o nazwisku Mikołaj Cieślak tutaj przywołać. Przywołujemy go też dzisiaj na wieczór. Jak w weselu. Przywołujemy wszystkie duchy, ale to jest ekipa związana z moim kabaretem. Znaczy osoby, które to uruchomiły, to są kolegi moich znajomych, a Mikołaj przyprowadził ekipę realizacyjną, która tak to wszystko wspaniale zrobiła. Za chwilę, 15 lutego, wszystko się wyjawi, bo będą napisy końcowe. Pojawił się zarzut, także nie ma napisów. Nie zrobiliśmy ich, bo nie sądziliśmy, że będą potrzebne, że to odniesie, że to echo ucha będzie takie donośne. Więc... No właśnie, o echo porozmawiamy, czyli o reakcjach na serial. Wszyscy właściwie zdążyli się wypowiedzieć. Tak, tak, to interesujące, ale szczerze mówiąc przestałem czytać te wszystkie recenzje i to, co tam się wypisuje na forach, no bo tak jak przez chwilę knajpa jest fajna, są sami mili goście, po chwili drechy się dowiadują, że tam też jest piwo i tam są ciekawi ludzie i te knajpy zagarniają, więc przestałem to czytać, żeby nie zwariować. Ale nie chodzi mi o internautów, bo to rzeczywiście można by oszaleć. Ale tutaj w publikacjach takich oficjalnych... Chodzi mi o polityków, którzy prawie każdy... Sam odpytywałem prezydenta Andrzeja Dudę, jak mu się to podoba. Powiedział, że nie oglądał. Powiedział, że nie oglądał. Bardzo dobra reakcja, moim zdaniem. Wierzymy w to? Słuchaj, ja zawsze wierzę politykom. No ale powinni mu... Ja zawsze wierzę politykom we wszystko. Naprawdę, nie wiem, czemu się śmiejesz. Nie no, zastanawialiśmy się oczywiście nad... reakcją różnych firm PR-owych, które obsługują prawdopodobnie to zjawisko i suflują jakieś rozwiązania. Także uwaga została przekierowana na te zwierzęta, których tak naprawdę tam nie ma, bo przecież są tylko rybki. Nie no, ale jak to? Rzeczywiście to ci wytknął Krzysztof Czabański, że koty nie piją mleka, o czym ja nie wiedziałem zresztą. Dobrze, ale odcinek nie był o tym, czy koty piją mleko, czy nie. Że przynosi dżentelmen mleko. Ale Czabański jest kociarzem i to większym zdaje się niż... Kociarzem? Kociarzem. O, przepraszam najmocniej. Nie obrażaj tutaj pana prezesa Rady Mediów Narodowych, bo on jest kociarzem większym niż pan prezes nawet. Ośmielę się rzucić taką tezę i on wie. A słyszałeś o tym, że telewizja publiczna podpisała tajne porozumienie z Episkopatem? W sprawie mleka dla kotów? Nie, w sprawie abonamentu. Że księża, chodząc po kolędzie, będą notować, kto ma telewizor. Więc ostrzegam państwa, żeby... Ale wiesz, że twoje żarty skończą się z tym, że ludzie w to uwierzą, naprawdę. I albo nie wpuszczą księża, albo będą chować telewizory. W ogóle namawiam wszystkich do nieufności, bo to tylko na dobre nam wszystkim wyjdzie, żeby nie wierzyć w ciemno wszystko to, co nam suflują. My w takim razie nie wierzymy w ciemno. Bardzo serdecznie dziękuję ci za wizytę w naszym studiu. Przypominam państwu, że naszym
Państwa i moim gościem był najważniejszy prezes w Polsce. Panie prezesie, raz bardzo jeszcze dziękuję. Serdecznie dziękuję. Następnym razem poprosimy o wizytę na Nowogrodzkiej. Chętnie tam bym zajrzał, rozejrzał się, jak to wszystko wygląda. Wpadniemy razem. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.